Wodnikowe wzgórze, Richard Adams. Czubak i Srebrny nie spali, reszta jednak drzemała niespokojnie. Srebrny, nie śpisz? Spytał. To zbyt niebezpieczne, odparł tamten. Chciałbym spać jak inni, ale jeśli wszyscy będą spać i coś nadejdzie, to kto to wyśledzi? Wiem, znalazłem miejsce, gdzie możemy spać spokojnie, jak długo zechcemy. Norę? Nie. Wielkie pole pachnących roślin, których możemy się ukryć, gdzie nikt nas nie zobaczy ani nie poczuje, dopóki nie odpoczniemy. Chodź ze mną i sam powąchaj, jeśli chcesz. Oba króliki poszły za nim. Powiadasz, że widziałeś te rośliny? Spytał czubak, nastawiając uszu, aby posłyszeć daleki szelest bobu. Srebrny doszedł już prawie do szczytu, kiedy nagle z dołu, z połowy drogi, rozległ się ostry krzyk. Dźwięk, jaki wydaje królik nie po to, aby przywołać pomoc lub przestraszyć wroga, ale po prostu z przerażenia. Piątka i dołka drobnych, wyraźnie zmęczonych i kuśtykających za innymi, zaatakował kruk. Leciał nisko nad ziemią, nagle rzucił się i wymierzył wielki dziób w piątka, któremu ledwo udało się uniknąć ciosu. Kruk skakał teraz po trawie, rzucając się na oba króliki i atakując je dziobem. Kruki mierzą w oczy, to też dołek, który to wyczuł, zagrzebał głowę w kępie gnijącej trawy i usiłował wepchnąć ją głębiej. To on wrzeszczał. Dalej, krzyknął czubak. Zajdź go od tyłu, to tchórze. Atakują tylko bezbronne króliki. Ale kruk opuszczał już pole, lecąc nisko i poruszając powoli i ciężko skrzydłami. Śledzili go wzrokiem, póki nie przeleciał nad dalszym żywopłotem i nie zniknął w lesie za rzeką. W ciszy słychać było cichy chrzęst rwanej trawy, którą skubała pasąca się coraz bliżej krowa. Czubak podszedł do dołka, mamrocząc rubaszny wierszyk Austin. Hej, hej, śmierdzące tysięczne wrogi, mierzymy się z wami, nawet gdy bobczymy. Chodź, chlauru, powiedział, możesz już wyciągnąć głowę, ale mamy ubaw, co?